1 września, czwartek z Ewangelii Świętego Łukasza. Na Twoje słowo zarzucę sieci. Szymon wraca z połowu, jest specjalistą w tej dziedzinie, przecież jest rybakiem wraz ze swoimi przyjaciółmi. Całą noc łowili, nic nie ułowili. Jezus mówi im: Szymonie, wypłyń na głębie, zarzuć sieci. Co sobie pomyślał Szymon? Całą noc, kiedy jest możliwość łowienia ryb, nie łowiliśmy, a ty, panie, każesz mi wypłynąć w dzień, o świcie, kiedy tych ryb naprawdę nie złowię? Jezus wie, co czyni. Moc Jezusa, Jego siła jest tak mocna, że może uczynić cuda w naszym życiu. Nam nieraz po ludzku może się zdawać i wydaje się nam, że już wszystko zrobiliśmy. Że wszystko w naszych, to co jest w naszej możliwości, uczyniliśmy. Ale zapominamy, że jest Jezus, który mówi do mnie, do ciebie, do każdego z nas: Piotrze, Janie, Agnieszko, Marto, wypłyń na głębie, zaufaj mi. Wypłyń na głębie wiary. Nie choć tutaj przy brzegu, gdzie czujesz się pewny ty w swojej egoizmie, w swojej pysze, tylko wejdź na środek swojej wiary, na głębie swojej wiary. Ja tam jestem. Ja ci pomogę. Ja uczynię cud w twoim życiu, tylko mi zaufaj. Wypłyń i zaufaj. Czy ja potrafię właśnie tak zaufać? Czy ja tylko tak mówię, że wierzę, że ufam Tobie, Panie Boże, ale próbuję tu po swojemu jeszcze tak iść, kroczyć, żeby mieć kontrolę nad wszystkim? Tak nieraz jest. Tak robimy, tak czynimy, tak postępujemy. A Jezus dzisiaj zaprasza nas dalej. Oderwij się od brzegu. Wypłyń tam, gdzie jest źródło, gdzie szczęście, gdzie daję Tobie wszystko. Nic nie ograniczam. Serca Wam błogosławię na ten dzisiejszy dzień. Serca błogosławię Wam mocą Chrystusowego kapłaństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.